Słuchajcie, właśnie zachwycam się obłędnym wegańskim wrapem. W środku mnóstwo smacznego tofu, mnóstwo wegańskiego sera i świeżych warzyw, a zawinięte to wszystko w delikatny, puszysty placek. Obłęd jakiś. A partnerem tego odcinka jest VioLife. Kuchnia wegańska jest dla mnie jak nowa przygoda, a wręcz jak sport ekstremalny. Z jednej strony bardzo tego chcę, a z drugiej boję się, czy da się żyć bez mięsa. I wiecie co? Konkluzję mam jedną. Jeśli się nauczy człowiek gotować tak kuchnię wegańską, żeby smakowała jak mięsna, to bez problemu można wtedy żonglować sobie dietą. Pokażę wam teraz, jak przygotować pysznego wrapa, właśnie wegańskiego. Ale wasi goście będą myśleli, że jedzą pyszne, mięsne danie. A zacznę wszystko od przygotowania prostego, naprawdę prostego ciasta na placki. Potrzebuję mąkę pszenną. Możecie ją też zastąpić na przykład mąką ryżową. Wtedy będziecie mieli placki bezglutenowe. Do tej mąki dodaję teraz, żeby ciasto było bardziej delikatne i aksamitne, jogurt, ale wegański. A zamiast drożdży dodaję sody oczyszczonej. Soda podziała na placki trochę jak drożdże. Podczas pieczenia będą bardzo fajnie rosły. Oczywiście potrzeba troszeczkę cukru, żeby ciasto było lekko słodkie. No i musi koniecznie być też słone. Pamiętajcie, że sól też powoduje, że placki są bardziej elastyczne. I na samym końcu, no prawie na samym końcu, dodam odrobinę sezamu. On nada takiego orzechowego smaczku i będzie też ładnie wyglądał, gdy placki się upieką. A żeby wszystko się połączyło, potrzebna mi jest jeszcze letnia woda. Pozostało już tylko dobrze zagnieść ciasto. Op. I tak właśnie powinno wyglądać gotowe, idealne ciasto. Mocno elastyczne, nie rozrywające się. Odstawię je teraz na 10-15 minut pod ściereczką. Placuszki. Mój syn też cały czas musi grillować razem z tatą, a więc wrócę. Odstawiam je na 10-15 minut i zajmę się przygotowaniem tofu. To jest tradycyjne tofu naturalne, z którym nic nie robię. Nie marynuję go, ani nie doprawiam. Po prostu chcę je zgrillować, bo cała sztuczka pojawi się później. I dokładnie tak powinno się zgrillować z każdej strony. Mam kilka minut, aż to się wydarzy. Przygotuję teraz szybką marynatę, która spowoduje, że tofu będzie smakowało trochę jak mięso. Trochę, bo to wciąż tofu. Moim ulubionym składnikiem, który świetnie oszukuje smak mięsa, czyli ten smak umami, jest sos sojowy. Dlatego do marynaty dam go właściwie w trzech postaciach. Najpierw wlałem sos sojowy jasny. Teraz do tego wleję sos sojowy ciemny, czyli grzybowy. On ma jeszcze bardziej wyrazisty smak. I do tego doleję słodkiego sosu teriyaki, którego bazą też jest sos sojowy, ale tam się dodaje jeszcze trochę sherry i paru innych składników. Wszystkie sosy dokładnie trzeba połączyć. Stworzyła się piękna, gęsta marynata. Sprawdzę jak tofu. O, idealnie przyrumienione z każdej strony. Smak grilla już na pewno przeszedł w głąb tej sojowej kostki. Najlepiej tofu poszarpać za pomocą dwóch widelców. I tak poszarpane przerzucam teraz do marynaty. Tofu zmieniło kolor, także zmieniło swój zapach na przepiękny sojowy. Przygotuję teraz pastę z ciecierzycy, żeby w mojej wegańskiej potrawie też znalazło się mnóstwo pełnowartościowego białka. Podstawą mojej pasty jest ciecierzyca. Możecie kupić gotową w słoiku lub po prostu ją ugotować dzień wcześniej. Doprawiam ją sporą ilością zataru, czyli mieszanki z sezamu, tymianku, sumaku i soli. Zatar najlepiej kupować przez internet. Najlepsze sprawdzone źródło, uwierzcie mi. Charakterku i odrobiny ostrości nada sambal oelek. Kmin rzymski. Nie wyobrażam sobie bez niego żadnej potrawy z ciecierzycy. I pieczony czosnek. Ta jego moc, ta jego słodycz, która jest wydobyta podczas grillowania, nie da się jej zastąpić. Jest słodko, jest pikantnie. Fajnie jak wpadnie troszeczkę kwasku. Sok z limonki idealnie pasuje. A żeby wszystko teraz zamienić w jednolitą pastę, potrzebuję spory chlust dobrej oliwy. Teraz tylko szybkie hokus pokus, czary mary i pasta z ciecierzycy będzie gotowa.
No i pasta. Ale przepyszna, lekko pikantna, lekko kwaśna, a przede wszystkim mocno wyczuwalny jest ten pieczony czosnek. Pastę sobie odłożę na bok. Niech poczeka na swoją kolej, aż będę zwijał wrapa. Brakuje mi jeszcze tylko świeżych warzyw, których kocham smak, szczególnie właśnie w takich potrawach. Lato to przede wszystkim sezon na pomidory, które kocham pod każdą postacią i w mojej potrawie ich dzisiaj nie zabraknie. Kroję je w grube paski. Chodzi o to, żeby łatwiej było zwijać. Jeszcze czerwona cebula, żeby coś pochrupało, no i coś zielonego. Sałata rzymska genialnie łączy się z ciepłymi potrawami. Warzyw już starczy, brakuje tylko placków, więc biorę się jak najszybciej za ich pieczenie. Ciasto jak podzielić na równe części? Otóż jest to bardzo proste. Najpierw z ciasta formuję wałek, a następnie wałek kroję na trzy równe części. O. I w ten sposób po uturlaniu, ukulaniu każdego kawałeczka wyjdą mi równe placki. Potrzebuję akurat jeden tylko, więc resztę ciasta mogę odłożyć pod ściereczkę i ugrillować je wtedy, kiedy będzie potrzeba. Takie ciasto może nawet w lodówce czekać na gości cały dzień. Najpierw placek rozgniatam za pomocą dłoni, ale można też użyć wałka, żeby sobie ułatwić życie. Nie wolno go zbyt cienko rozwałkować, ponieważ w środku jest sezam, więc bardzo łatwo, żeby ciasto się poprzerywało. No i mogę rzucać na grilla. Lepiej nie odchodzić od grilla, tylko stać cały czas nad plackiem, bo to jest dosłownie kilka sekund, jak on się przypali i stanie zbyt chrupiący, żeby go zwinął. Istotne, żeby ten placek ściągnąć, póki on jest jeszcze elastyczny i łatwy do zwijania. A jeśli byście mieli obawy, że wasz placek będzie zbyt chrupiący, aby go zwinąć, to wystarczy mieć w pogotowiu mokrą ściereczkę, którą nakładacie na niego i dociskacie. O. Dzięki temu ciasto z powrotem jest mega elastyczne. Na spód, na środek leci najpierw oczywiście pasta z ciecierzycy. Na pastę teraz kładę wegańskiego cheddara. Nie wyobrażam sobie dobrego wrapa bez sera. Czas na świeże warzywa. Wszystko układam na środku, żeby było łatwo zwinąć. Odrobina soli, żeby z warzyw wyciągnąć więcej smaku. No i na samym końcu tofu. Aha. Ależ to przepięknie wygląda. Ciasto jest tak delikatnie, że najchętniej bym się już w nie wgryzł. A takie wrapiki najlepiej zapakować w ten sposób w papier i podać gościom na stół. Ach. Świetna potrawa nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci. A jeżeli wam się podoba ten cudowny wegański przepis, to was myślę, że miło zaskoczę, bo na naszej stronie, w naszej aplikacji czy na naszym blogu znajdziecie mnóstwo właśnie takich przepysznych przepisów, nie tylko na wegańskie potrawy, na mięsne również. A ja tymczasem oddam się uczcie.